Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. No, to będzie pesymistyczny film, jak w sumie ostatnio wszystkie. No ale skoro taka rzeczywistość, no to takie filmy. Tak jak się układa życie, tak to będzie. I tyle. Dzisiaj film o tym, ile ludzi grało w CS-a w styczniu. No, czyli film naprawdę nie pozytywny. A było już tak pięknie. Było dobrze, było dobrze. Już się nawet jarałem, że jest ponadprzeciętny wynik. Ale nic, na początku. Skins Monkey. Wziąłem sobie w sumie tego AK jeszcze. Dołożyłem tutaj do kolekcji. Dzięki kolego za podesłanie jego. Niech sobie leży. Możecie też wejść, jeżeli chcecie coś powyciągać ze strony oczywiście. Z kodem ZON. A, jeżeli sobie coś znajdziecie, upolujecie, no to czemu mielibyście sobie nie powyciągać, nie? Wolna wola. I tyle. Link w opisie. I no miłego szukania, po prostu. Więc. To jest niedobrze. Znaleźliśmy się, chłopacy, w momencie tragicznym. Dlaczego? Ponieważ jeszcze jeden dzień dzieli nas od tego, aby, uwaga, dowiedzieć się, że w styczniu było gorzej niż w grudniu. Na początku stycznia dostawaliśmy wyniki jakieś w ogóle posrane, jakieś wyniki niesamowite. Naprawdę. Gdzie w tym momencie już nie do końca. I to dosyć smutne. Tak bym to rzekł. I dostaliśmy tak naprawdę... No pytanie, na ile to jest zasługa Palworda, na ile to jest zasługa... no w sumie nie, ciekawi mnie bardzo, czy to tak Palward głównie rozwalił. I to są takie zaniżone statystyki, które w momencie, kiedy Palward się skończy, zaczną się wyrównywać. No bo w sensie skończy, no. W końcu stamtąd ludzie zaczną odchodzić, ale dalej CS potrzebuje wielkich zmian. On dalej potrzebuje anti-cheata, dalej potrzebuje, żeby tak naprawdę tę grę wyzwolić. No i niestety, ale... No niestety, dla pobudzenia grywalności potrzeba skrzynki. Albo czegoś takiego. Wiadomo, z perspektywy rynku nie chcesz skrzynki. A z perspektywy grywalności chcesz ją. Dzisiaj niestety rynek mocno zależy od grywalności. I ta grywalność jest po prostu na nim potrzebna. Więc z dwojga ogólnie... No, najlepiej to by było, gdyby ilość graczy rosła, ale nie trzeba by było nic do gry dodawać. No to by było super. No ale jeżeli trzeba, no to chyba Valve powinno już wykonać taki krok i po prostu tę skrzynkę gdzieś tam dorzucić. Przypominam, że z większych aktualizacji od roku dostaliśmy CS:a 2 i skrzynkę Revolution. Tak naprawdę gra jest totalnie martwa, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zmiany jej, czy próby jakiegokolwiek dostosowania pod nowe community. I ja się zacząłem aż zastanawiać poważnie i serio, czy Valve w tym momencie zamiast grać w CS-a, w sensie zamiast grać w rozwój CS-a, to oni grają w rynek Steam i oni chcą, że tak to powiem, wyshortować wszystkie tak jakby niepewne portfele. Że oni chcą całą ulicę po prostu wynieść z tego rynku. Bardzo mnie to zastanawia, bo to co oni robią, to dosłownie w to pasuje. Że oni chcą po prostu wywieźć całą policję. Całą ulicę z rynku, po to żeby na rynku naprawdę już zostały tylko takie skurwysyny, których się nie da stamtąd usunąć. I co byś nie zrobił, to ich nie usuniesz. Możesz im zbanować konto, możesz im wszystko zrobić, możesz im zabrać wszystkie pieniądze. On po prostu wpłaci kolejne i będzie na tym rynku siedział i czekał i można mu... wszystko robić, on będzie siedział, bo i tak będzie wierzył w ten projekt. I to mnie zastanawia bardzo, czy oni nie chcą robić czegoś takiego. Bo mnie ogólnie, jakby, ja nie wiem na ile to jest prawda, na ile nie, ale normalna firma się tak po prostu nie zachowuje. Normalna firma robi tak. Cześć. To gra. Grajcie. Oni robią... I potem ktoś mówi, bo to nam się nie podoba. Oj, już naprawiam. A oni robią tak. Ej, bo tu nam się nie podoba. No i co? No i co, że ci się nie podoba? No to nie graj, nie?
I wzruszają ramionami. Po czym esportowcy mówią: ty, bo to nam się nie podoba. To wam zrobimy update, a wam nie. Bo oni update'ują ogólnie CS-a dla pro. Po to, żeby na Kopenhadze wyglądała ta gra fajnie. I bardzo mnie to zastanawia, czy to nie są jakieś tego typu ruchy. No bo zauważcie, że w momencie, kiedy ten rynek Steam oddaje i kiedy się wszystko już tak leci po prostu do kosmosu, no to zainteresowanie ulicy tym rynkiem jest straszne. Każdy wtedy wchodzi, patrzy: o, jak zarobić? Jak zarobić, by się nie narobić w CS2? Po prostu każdy chce coś kupić, każdy coś chce na tym rynku. A w takich sytuacjach, jak jest dzisiaj, to ludzie mówią: a jebie mnie ten CS tak ogólnie. Nikt się tym totalnie nie interesuje. Pewnie żadnemu w ogóle, żadnej Unii Europejskiej ani nikomu nie przychodzi w tym momencie do głowy, no bo się o tym nie gada, no to nikomu nie przychodzi do głowy w tym momencie ocenzurowywanie tego i tak dalej. I w takiej ciszy oni sobie po prostu pracują i robią coś tam, nie? Tym bardziej, że ostatnie, że tak powiem, wydarzenia, które Valve robiło, czyli wprowadzanie jakichś zmian pokroju, przestawienie, nie wiem, naprawienie piksela na mapie, no to są rzeczy, które też według mnie nie świadczą o tym, że oni się opierdalają, tylko o tym, że istnieje coś, co oni szykują, tylko jest to coś po prostu, wydaje się, że oni po prostu szykują coś dużego, bo dalej nie dodali, kurwa, 40% kontentu do tej gry. Dalej to jest niedodane. Pytanie, przy jakiej okazji to zostanie dorzucone? Czy przy okazji na przykład operacji? Czy przy okazji na przykład wejścia Majora? Czy przy okazji czegoś jeszcze totalnie innego, o czym nie zdajemy sobie sprawy? Wydaje się ogólnie, że w tym roku będziemy mieli coś, co będzie albo... No mówię, jest jedna z dwóch rzeczy. Albo ten rok Valve sobie tak jakby zabierze po to, żeby ten tak jakby olać tę grę i skupić się nad pracami, nad w ogóle infrastrukturą do niej. I kolejny rok to będą fajerwerki i rozpierdol. I to jest ten czarny scenariusz, który w zasadzie, no, na razie się realizuje w styczniu. Albo druga opcja, po prostu pierwszą połowę tego roku przeznaczą na nierobienie niczego, kapitalizowanie Kopenhagi, po czym w drugiej połowie roku uznają, że muszą być fajerwerki i rozpierdol i potem dopiero na Szanghaj odpalamy znowu wrotki. Przy czym i tak pamiętajcie, że rynek musi się odrobić. Bo jeżeli dzisiaj by były fajerwerki i rozpierdol, to nawet nie ma za co tego kupować. Dzisiaj rynek nie ma co wydawać. Nie ma pieniędzy na rynku. Więc Valve ogólnie jest w takiej... Ja bym powiedział, oni są w dobrej sytuacji. Oni nie mają problemu żadnego. Oni mogą sobie w każdym dniu dorzucić ileś procent graczy, jeżeli tylko będą chcieli, robiąc update w stylu skrzynka. Pokczam skrzynka i nagle ludzi nie będzie grało 770 tysięcy, tylko 850. No tak będzie, po prostu. Tylko to jest takie krótkoterminowe, nie? A najlepsze dla Valve by było, gdyby ilość graczy albo stała w miejscu, albo rosła, ale przy okazji tych pieniędzy na markecie by przybywało, no bo wtedy można by było gdzieś tam już się szykować z jakimś eventem, który by po prostu te pieniądze wyciągał. A teraz jak nie ma co wyciągać, no to jest jak jest. Więc no, to jest taka moja opinia. Ale no co no, ja pozytywnie nie podchodzę do ani tego roku, ani do lutego. Ten rok to będzie bardziej walka o to, żeby na tym rynku nie stracić. Chyba że rzeczywiście Valve ma jakieś super plany na to, jak to podtrzymać i my go po prostu nie rozumiemy. Albo już za chwilę Valve szykuje coś takiego, co nam rozwali mózgi. No to już nie będę tego komentował, bo to już tylko XD dopisać.